Witam Was bardzo serdecznie. No, chciałbym przedstawić parę kwestii dotyczących tego, dlaczego uważam, że nie powinno zmieniać się granic państwowych obecnie istniejących. Zacznę od części, która nas, Polaków, najbardziej interesuje, mianowicie od Lwowa. Zresztą nie tylko, bo też Wilno tutaj jest istotne i Grodno chociażby też. Wszystkie te trzy, Wilno, Grodno, Lwów są ziemiami de facto polskimi, w sensie kulturowym. Ja byłem tam na tych terenach, byłem w Grodnie, najmniej, byłem w Wilnie, przynajmniej 3 razy i we Lwowie 1 raz. Z tym, że we Lwowie dłużej, dlatego że we Lwowie przebywałem około tak tygodnia mniej więcej, może krócej troszkę. W każdym razie tam polskość mimo wszystko da się odkryć. Znaczy, tam są granice oczywiście, Litwini w większości, prawda, czy Białorusini, ale chodzi o takiego ducha polskości. To, że tam pozostały polskie budynki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście we Lwowie jest silny, jeżeli jesteśmy tam, to jest silny, można powiedzieć, pod względem pomników, prawda, polityki miejskiej, jest silny banderyzm, jest ulica Stepana Bandery chociażby, są pomniki Gierowiów, niedaleko Dubinkach jest pomnik Stepana Bandery, zresztą w samym Lwowie też. Jest tego bardzo dużo. Są napisy Gierowiów, Sława, prawda, można kupić. Z kolei też wódkę Melnykówkę, to jest z kolei chodzi o Melnyka, twórcę ONM, ponieważ on podzielił się na ONB, czyli on ten związany z Banderą i ONM związany z Melnykiem. Od Melnykowców wywodzi się SS Galicji, z kolei od Banderowców wywodzi się, wywodzą się te, prawda, to słynne UPA. Czyli ukraińska powstańcza armia, która mordowała Polaków na Gogolinie w Małopolsce Wschodniej. O czym też uważam trzeba mówić, tak samo jak trzeba mówić o operacji polskiej w 1937 roku. Zresztą akurat coraz więcej się mówi, ale powinno się mówić jeszcze więcej, tak na marginesie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię właśnie Lwowa, czy tych innych ziem. Lwów do Polski wszedł bardzo wcześnie, bo już za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. To są mniej więcej wszedł w skład, z tego co pamiętam, w latach 70. 1600 roku. I należał do Polski nieprzerwanie do 1772 roku. Sam Lwów został założony w 1250 roku przez Daniela Halickiego. I tutaj potem Lwów należał do, w czasie po drugiej, znaczy przed II wojną światową należał do Polski. W czasie II Rzeczpospolitej. Więc mamy do niego jak najbardziej prawa. Prawa historyczne, prawa kulturalne. Każde inne. Wyrzucono z nas stamtąd całkowicie bezprawnie. Tak samo z Wilna, czy z Grodna, czy z innych ziem wschodnich. Natomiast ja jestem osobiście, mimo że stamtąd, z tych ziem pochodzi chociażby mój pradziadek, ziem dzisiejszego Hołoszkowa, z kolei gdzie tworzył Franciszek Karpiński, znaczy tworzył, gdzie urodził się Franciszek Karpiński, twórca pieśni, kiedy na mną scenę loże, tobie ziemię, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. Jestem przeciwny, zdecydowanie przeciwny temu, żeby te ziemię odbierać. Dzisiejsze Ukrainie, Litwy czy Białorusi. Dlaczego? Dlatego, że tworzyłoby to kolejny precedens, tak jak stworzono precedens w Kosowie.
niepodległości Kosowa. Teraz właśnie przejdę do tego zwycięstwa. I tutaj pozwolę się posłużyć pewnymi notatkami. Zacznę od tego, że Kosowo było zasiedlane przez Serbów, przez plemiona serbskie już bardzo dawno temu. Tak samo jak i przez plemiona ilirijskie, które uważano z kolei Albańczycy za swoich protoplastów. Natomiast Serbowie mają tam swoją państwowość od bardzo dawna. Warto wspomnieć chociażby o 15 czerwca 1389 roku, kiedy to wojska Sułtana Murata I, tu skorzystam z notatek, starły się z armią Serbów, zresztą nie tylko Serbów, ponieważ tam im pomagali inni Słowianie, między innymi też Polacy. Pod wodą Lazara jest pieśń. Też na ten temat. I ta pieśń to jest pieśń Chryste Boże. Chryste Boże. Dalej. Obie armie stały się ze sobą i zginęli dwaj wodzowie. Lazar został zamordowany przez Turków, natomiast Murat I zginął zabity przez serbskiego rycerza. Pół wieku później Serbią władał lud Brankowiczów i następuje całkowite wchłonięcie kraju przez Turcję. No i z tego czasu Turcy, prawda, wprowadzają tam Albańczyków. Potem po II wojnie światowej to samo robi Tito. Albańczycy wyglądają na jedność. W tej chwili jest to mniejsze zdecydowanie. Radzę sobie spojrzeć do kota niejakiego Ryczka. Warto obejrzeć. On uważa, że dobra programowi. Jeździ tam po tych krajach bałkańskich i tak dalej. I w tej chwili jedność jest mniejsza. Natomiast no, mimo wszystko jest więcej Albańczyków w tej chwili. I potem działała taka już w późniejszych latach już 90. działała organizacja terrorystyczna o nazwie UCK. I Kosowo w końcu 17 lutego 2008 ogłosiło niepodległość. Przepraszam, 7, tak, 17 lutego ogłosiło niepodległość 2008 roku. Państwa takie jak Polska udało niepodległość Kosowa. Moim zdaniem jest to duży błąd. Dlatego, że Polska jako kraj też nie jest do końca jednolita. Niepodległość chociażby, czy też chęć przyłączenia do Niemiec może opuścić Polskę. Na przykład. Może przecież też były takie tendencje separatystyczne na szczęście małe, na Podlasiu też. Co jeszcze? No, warto też wspomnieć o tym, że duża część Chełmszczyzny, znaczy duża część Chełmszczyzny na przykład dzisiejsza, jest uznawana przez środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie. Na szczęście one są marginalne, ale są za część zakiedzonskiego kraju, za Kerzonii, czyli terenu za linią Kerzona. Zresztą de facto, no, Chełm na przykład, gdzie się urodziła moja mama, moja babcia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Był uznawany, znaczy był stolicą księstwa halicko-wodzimieckiego, dlatego ja cały czas podkreślam na przykład, że Chełm, mimo że należał do cesarstwa rosyjskiego bezpośrednio, nawet był chyba włączony. Wcześniej to było województwo ruskie, już w granicach I Rzeczypospolitej. Mimo tego uważano za część Galicji, ponieważ była to część księstwa halicko-wodzimierskiego i miała herb księstwa halicko-wodzimierskiego, był ten sam, co potem herb Galicji, albo bardzo podobny. To była Kafka, o ile dobrze pamiętam. Warto o tym pamiętać. Zaczęła się pewna lawina, mianowicie 7 i 8 sierpnia, znaczy
Uspokój się gniew, uspokój się konflikt był długi. Chodzi o konflikt, prawda, o Osetię i Abchazję. Tam była interwencja rosyjska również. Warto o tym pamiętać. Warto o tym wiedzieć. Ta lawina w pewnym sensie trwa do dzisiaj. Mamy aneksję Krymu. 16 marca 2014 referendum na Krymie. 18 marca 2014 oficjalna aneksja Krymu. Co to spowodowało na Krymie? Wzrost cen, mniej turystów w tymże rejonie. To jest bardzo ważne, ponieważ Krym się utrzymywał z turystyki. Utrudnienie importu towarów z Ukrainy i sankcje gospodarcze. Rosja za to płaci. Ale Rosja to jest kraj, który dużo wytrzyma, ten kraj ludzi, którym zależy na siłę państwa. Przede wszystkim. Oni nie patrzą na gospodarcze efekty, tylko na siłę swojego kraju. I myśmy, pozwalając na Kosowo, dali Rosji wyraźny sygnał. No to skoro pozwalamy na Kosowo, to pozwólcie nam przekładać odpowiednio pionki. Teraz, jeżeli na przykład zajęlibyśmy Lwów, przykładowo, bo nie wiem, Ukrainie by się noga powinęła, no to w takim razie dlaczego Niemcy na przykład mieli brać Szczecina nam? Cóż za problem. Ja uważam, że rozwiązanie kwestii, tak to głupio brzmi kwestii, bo to troszeczkę tak, powiedzmy, określenia są no nieładne moim zdaniem, ale powiedzmy kwestii ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej. Białoruskiej będzie najgorzej, bo ona jest pod wpływami rosyjskimi. To jest to, żeby Polska jako kraj starała się być coraz bardziej bogata, coraz bogatsza. I tu potrzeba mądrych rządów. Wolnej gospodarki, ale też gospodarki silnej, która nie pozwala na wyciekanie pieniędzy, w sensie z budżetu państwa, która z jednej strony ma niskie podatki, takie, które jest w stanie obywatel zapłacić, ale też która silnie każe za niepłacenie tych podatków, która trzyma, daje pewne przywileje ludności, która będzie pewną zachętą dla innych państw. Jeżeli Ukraińcy na przykład, a zresztą do nas przyjeżdża już, podobno mamy 1 milion Ukraińców, zobaczą, jak w Polsce jest, że w Polsce jest coraz lepiej, na przykład w Niemczech coraz gorzej, to oni sami będą chcieli, może nie włączyć się do Polski, ale będą chcieli być może jakiejś Unii. I na tym to polega, żeby w sposób, jak gdyby miękki, odtworzyć tą dawną Unię polsko-litewską. Tylko na zasadach równych podmiotów. Podmiotów, które są równe ze sobą. Czyli każdy kraj ma równe prawa. To będzie trwało może 100 lat, może 200, może 300, może więcej, może w ogóle się nie uda. Tego nie wiadomo. Natomiast trzeba do tego dążyć. Rosja budowała mocarstwo przez setki lat. Każdy car rosyjski, czy później bolszewicy, czy teraz Putin, oni mają jeden cel. Polska tego celu nie ma. Polska wreszcie musi mieć jeden cel polityki zagranicznej, do którego musi dążyć. Choćby miała najgłupszych prezydentów, premierów, nie było kogokolwiek innego, musi do tego dążyć. Więc musimy mieć silną władzę wykonawczą, która będzie do tego dążyła. Silną nie znaczy niedemokratyczną. Bo też nie możemy pozwolić na to, żeby władza w Polsce była, prawda, w jakiś sposób autorytarna, bądź nie zgadzała się z wolą narodu. Ale mówię o silnej władzy wykonawczej, taka jak jest w Stanach na przykład, czy we Francji. Musi być jeden cel. I wracając do tych aneksji. Jeżeli będziemy robili coś na siłę, to przegramy. Polska jest krajem za słabym, żeby coś robić na siłę. Natomiast krajem na tyle silną kulturowo,
Bo ja twierdzę, że Polska mimo wszystko nadal jest kulturową potęgą. Tu warto wspomnieć chociażby o tym, co ostatnio się zdarzyło, mianowicie o tym, że warszawscy kibice Legii, wielkie brawo dla was chłopaki, no, zrobili pewną rzecz, mianowicie chodzi o to, że jednoznacznie pokazali na murala, że to Niemcy, a nie naziści zniszczyli Warszawę w 1944 roku. Oddali hołd powstańcom w 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. To oni wylansowali na przykład takie hasło jak cześć i chwała bohaterom. I chciałbym właśnie tutaj zaznaczyć, że to chociażby pokazuje, że jesteśmy potęgą kulturową, jeżeli chcemy. Jesteśmy potęgą kulturową, bo jesteśmy w stanie dać przekaz dalej. I to jest ważne, trzeba to wykorzystać. Polska i Litwa jednoczyły się właśnie dlatego, że Polska była potęgą kulturową w tamtym okresie. I trzeba to wykorzystywać. Trzeba pokazywać na każdym kroku, że opłaca się być przy Polsce. Że opłaca się być w jednym sojuszu, wspólnie. Bo razem możemy wszystko. I na koniec pozwolę sobie zakończyć dwoma hasłami, mianowicie takimi. Na 73. rocznicę, gdzie zawsze wywieszam flagę polską, prawda, przez te 63 dni, mimo że nikt z mojej rodziny nie brał udziału w Powstaniu Warszawskim, w sensie z takich ważniejszych osób, typu dziadek, pradziadek i tak dalej. Powstanie Wielkopolskim 27 grudnia jak najbardziej, brał udział mój pradziadek świętej pamięci już nieżyjący, ale którego znam osobiście i z którym rozmawiałem i tak dalej. Na początku lat 90. Jeśli chodzi o 81 roku. Mimo to wywieszam flagę przez wszystkie 63 dni Powstania Warszawskiego, żeby oddać hołd powstańcom. Tym, którzy zginęli. Jest taki piękny zresztą wiersz, które mówi, poszli nasi w bój bez broni. Właśnie. Teraz nie musimy iść w bój bez broni. Teraz mamy możliwości, szerokie możliwości, żeby propagować Polskę. Warto to robić. I na koniec właśnie powiem taką rzecz na cześć powstańców. Cześć i chwała bohaterom. I żeby to dobitnie zabrzmiało dla naszych braci, Serbów, drodzy bracia Serbowie, Kosowo je Serbii. Szczęść Wam Boże. Kosowo jest serbskie. Cześć i chwała bohaterom. Szczęść Wam Boże.